Witam serdecznie media jarocińskie na spotkaniu pana starosty Mikołaja Tomczaka, pani dyrektor, pana Rady Śmigierskiej. Zwołaliśmy konferencję w związku z tym, że udało nam się osiągnąć kolejny sukces, który za chwilę przedstawi pan starosta. Jest to historyczny i niewątpliwy sukces, więc pozwoliliśmy się państwa zaprosić w trybie dosyć nagłym i chcemy wykorzystać państwa możliwości, czyli kontakt z mieszkańcami, aby pochwalić się tym sukcesem. Proszę państwa. Witam państwa raz jeszcze. Szanowni państwo, wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz z wiaduktami został złożony w sierpniu bieżącego roku na kwotę 5 367 tysięcy. W konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, czyli to jest ze środków, które niejako pozostały po realizacji innych projektów. W sumie wpłynęło w konkursie 14 wniosków na łączną kwotę dofinansowania około 20 milionów złotych. Całkowity koszt tej naszej inwestycji wyniósł blisko 13 milionów złotych. Był realizowany w dwóch etapach. Pierwszy etap to w latach 2012-2013 przebudowa samych wiaduktów wraz z budową kanalizacji deszczowej, ścieżki rowerowej, chodników, barier, nowego oświetlenia, przebudowy skrzyżowań i zjazdów. I drugi etap był realizowany w bieżącym roku 2014, polegającym na niejako połączeniu tego odcinka wyremontowanego ze skrzyżowaniem z ulicą Wrocławską. I to było około 200 metrów, ale już stanowi taką pewną całość. W sumie więc wykonaliśmy ponad 700 metrów drogi i jak mówiłem, wiadukty, czyli obiekty inżynieryjne, bardzo istotne dla komunikacji w Jarocinie. Nasz projekt, wniosek został oceniony bardzo wysoko. Jak już pan Przemo wspominał, uznajemy to za sukces, bo w rankingu mamy pierwsze miejsce, 42,5 punkta bodajby, tak? Tak. Ja i tak bez okularów nie zobaczę. Także liczymy na to, iż te środki otrzymamy. W sumie, jeżeli dodamy do tego, że 6 200 000 500 zł pozyskaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury, 1 177 000 od gminy Jarocin, jeżeli teraz pozyskamy 5 367 000, to okaże się, że środki zewnętrzne stanowią 95% kosztów inwestycji. Jest to największe dofinansowanie, jakie powiat jarociński uzyskał w historii. To tyle, bardzo dziękuję.